tutaj adrian.pl i będę nagrywał dzisiaj draft Double Elixir Challenge z moim kolegą Wieprzem. Mam nadzieję, że to jakoś fajnie wyjdzie. Przyjmujemy grę i gramy. Dobra, Inferno Dragona. A Goblin Ganga weźmiemy. O kurka, bo chyba wezmę sobie Elektro Wizarda. No i oczywiście Arczorki, bo nimi gram. Ja ściszę sobie głosy z gry. O, dobrze, dał mi fajne karty. To zaczniemy z Minerem. Chyba zrobię coś, czego się pewnie nie spodziewa. Ona strzała raczej podejdzie. Pięknie. To zaczynamy sobie pekką zawierzy. Ale nam pięknie karty dołożył. To już jest raczej wygrany mecz. Jednak nie będzie wygrany. No, sorry, że nic nie mówię. Zbyt się wczułem w tą rozgrywkę. Po prostu mam ochotę skopać mu dupę. A ty mendo mała. A co ty mi... Ja! Dobra. No i możesz się pożegnać z tą Marionara. A co za głupie mendo. Pięknie. Mamy wygraną. Okej, okay, teraz już zostało mi tylko się bronić. Ciekawe co będzie... A nie, nie mogę położyć w środku wieżyczki. Kurwa, jaka szkoda. Dobra, teraz tylko się muszę obronić. I wygram to. Już masz raczej po armii wieprzu. I dobra. Mamy już 2-0. Mało czasu, no dobra, szybko lecimy z nim na 3. I? Dobra, wygrałem z nim na 3. Pa, poszło. Nie miał jak się obronić. Teraz sobie zagram z moim drugim kolegą. Dzika koza, a jak? No, wyślij. Dzika kozo. Wysyłaj. Dobra. No i oczywiście znowu to samo. Obraz. Tak, oczywiście. O, yeah. Zdałam koledze kartę, którą on kocha. A nie, jednak to nie dzika koza, to jest dotyk księdza. O, się nie spodziewałem. Ale ci fajnie karty dołożyły, Jezus. Tylko jeszcze nie tam sparki, błagam. No ty śmieciu z Parkiego mi dałeś. No sorry, taki mamy klimat.
Chyba tego nie wygra ten dotyk księcia. A, ładnie mi to pozamiatał. Nie wiem. Ta gra tu już jest raczej chyba przegrana. Chyba, że będę atakował tym głupim sposobem. To jest raczej już do ugrania. Jeżeli tak będę to grał. Przepraszam za kolegę, ma epilepsję lewej dłoni. A kurka wodna. Dobra, no i znowu. Tak myśli, myśli, ja po prostu tak. Dobra, to już będzie trudniejsze. Proszę, proszę, weź ubi. Jest, dobra. Dobra, to już jest wygrane. Nasz dotyk księdza może się pożegnać z wygraną. Nie, ja muszę to zrobić. Jeszcze mogę przegrać, nie. Jest, dobra. Poszło ledwo, już ta princesa tam dochodziła, ale udało się to wygrać. Dobra, zagramy ostatnią walkę i kończymy ten jakże długi odcinek. Z kim by tu teraz zagrać? No dobra, niech mi ktoś wyśle. Okej. Okay. O, oczywiście, tak. Ale mi się dobrze karty dokładają. Jezu Chryste. Ja ci dałem dobry dek pod Mortara, a ja sobie wziąłem dobry dek pod Golema. Grałeś już kiedyś Mortarem? Ohoho. Kurwa, przypał będzie. O, mam Mortara. Grałem. Tak? Nie tak przegrasz. Rób se co chcesz i tak to przegrasz. Albo i nie. Ale z ciebie bycze jądro, Jezus. Ale ten lamperczek fajnie skręcił. I zajebiście, nie ma chyba wieżyczki. Ach, jednak ma tego Poisona. Okej. Okay. I? Pięknie. Proszę nie zabij. Jest dobra.
No i teraz cała armia. Tu sobie zostawię tak na dobicie i teraz po prostu wbronię tak ładnie golemem. A tu piecykiem. Albo nie. O nie! Nie wierzę. Co on mi porobił? Przepraszam za hałas. Tak właśnie. Oha, ty, nieładnie. Jest 1-1, Jezus, to będzie bardzo długa rozgrywka. Ajojoj, chyba to specjalnie tam robią. O nie, ja to przegram. Nie no, przegrałem. Dobra, jesteś dobry jednak. Nie no, przegrałem, ale blisko byłem. Jeszcze nie, a ja nie mam czym się wybronić. Przegrałem z wieprzem. Moje gratulacje, wieprzu. Jesteś głupią suką. Wieprzu oczywiście dostaje kika z moich znajomych, bo wygrał ze mną na odcinku. A ja się z wami żegnam. Łapka w górę, komentarz i sub. Dziękuję, Narka. Widzimy się po krótkim cięciu, a to z tego powodu, że moi klanowicze nabili klan Chesta i mój kolega Wieprzu nam go otworzy. Liczę na Minera albo na Inferno Dragona. A jak mi dropnie Sparki? No, trudno, chuj. Raz się żyje. Dobra, Wieprzu, podejdź tutaj i otwórz mi tego iście wybornego. Uwaga. I... O, masz szansę, bo dużo weszło kumonów. O, ładnie. 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 Teraz musiałby być rare. Nie, już nie będzie. Kurde. Ja pierdzielę. Weź, zdechnij na raka. Nara, dziękuję bardzo serdecznie.